Witajcie, Dziumeczki, z tej strony Traor, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na okazji Pride and Fall. Jako Kalicia. Czy się nam zmieniła nazwa, czy po prostu się tak... dobra. Wydawało mi się, że chyba trochę inaczej się wcześniej nazywaliśmy, ale chyba nie. Okej, więc w ostatnim odcinku wreszcie coś poszło do przodu, zdobyliśmy nowe terytoria. I teraz mamy kilka celów narodowych związanych z tym, żeby zająć się tymi sprawami. Senat póki co nie będzie otwarty, póki nie zajmiemy się póki nie zajmiemy się innymi sprawami, więc powoli się wszystkim zajmujemy i próbujemy, żeby tutaj się nam udało to przejść. Na szczęście, wow, trochę tych dywizji mamy, więc zawsze fajnie. Na nasze nieszczęście mamy te decyzje, których one chyba będą się ciągle powtarzać i my nie będziemy mogli ich usunąć, żeby się nie pojawiały. To nawet nie jest jakieś mega ważne. Okej. Więc jak to wygląda? No niestety nie mamy żadnej elektrowni, żebyśmy cokolwiek tutaj mogli zrobić. Więc póki co musimy w taki sposób działać. Okej, tutaj dodajmy sobie ideę. Jak to wygląda? No dywizji mamy coraz więcej. Możemy ich też trochę naprodukować, nie ma problemu na razie. Wiecie co, możecie też poćwiczyć, to byłoby dobry pomysł. Dobra, wczesne wybory. Nie wiem, jak to się nazywa. Chyba wczesne wybory. To nawet tłumaczenie jest dobre. Okej, co tutaj mamy? Prison. To jest najgorsze w tym modzie, że to jest mnóstwo tego. Ci pokazuje, okej, czyli mamy teraz wojnę z nimi. Warto było wiedzieć, że oni atakują. Tak, na pewno byśmy wiedzieli. Okej, czy pytanie jest, czy oni atakują mojego papeta także? Bo jeżeli atakują papeta, to nie będzie problemu. Okej, wygląda na to, że oni nie mają drzewka. Oni to w ogóle też nie mają. Chyba, że... Część... ci to część mają, ale nie do końca. Czyli to jest taka aktualizacja, która zbytnio też nie daje całego kontentu. No też tak można, ale jak już się wydało modę, to już lepiej dawać takie pełne aktualizacje. Okej, oni mają dosyć dużo dywizji. Na razie tych nie wyzwiemy, dlatego że nie mamy szans. Nasze dywizje też nie są jakieś takie mega dobre, więc... Więc raczej sobie nie poradzimy zbyt szybko. Na razie niech się bronią. Tak, gdyby tylko może jeszcze było coś takiego, że co chwila byśmy nie dostawali powiadomień. Okej, musimy być w trakcie pokoju. What? Nie mówcie mi, że nie mogę dalej robić, dlatego że oni nas atakowali. To już w sumie mogliśmy robić, dobra. Czyli zaatakowali nas, dlatego że mogli, a nie dlatego, że to było jakoś zakodowane u nich. Nie mówcie, że jeszcze o masz los, naprawdę atakuje nas, no, ci nas atakują, a oni są to jednymi z najlepszych, jak na razie widzę, w regionie.
Dora, marionetki. Potrzebujemy waszych dywizji. Okej. Wasze dywizje bardzo by się nam przydały w tej wojnie. Na razie już utrzymujemy ich, ale to powoduje to, że zupełnie nic więcej nie będziemy mogli robić. Dobra, mamy fabryk więcej. Jak to wygląda? Trochę doświadczenia. Myślę, że to musimy wykorzystać, aby tutaj porobić tych. Czekajcie. Chcemy infantry, ale czekajcie, nie możemy infantry dać? O, masz los. Zablokowane infantry. Okej. Okay. Zróbmy takie dywizje. Jak to znam z manpowerem ze zje? Nie jest aż tak źle. Dobra. Utrzymujemy. Dobra, spróbujemy okrążyć tych i... Dobra, to okrążenie się nie udało. Ale może tak się uda. O, masz los. Uwielbiam, kiedy nasze okrążenie się nie udaje. Dlatego, że akurat oni odeszli. Dobra, wy się zajmijcie tym. O, masz los, okrążyli nas. Dobra, zajmijcie się tym. Ile tych dywizji mogą mieć? Czekajcie, czy my? Ona nam zabiła dywizję dosłownie. Na force ataku zabiła naszą dywizję. A co tutaj możemy zrobić? Możemy dostać jakieś bonusy, jakieś fabryki. To nie jest jakieś najważniejsze obecnie. Tego też nie chcemy zbytnio. Mamy coś tu? Nie mamy. Dobra, więc może teraz by się przydało. Tutaj. Winiary. Okej. Dobra. Nasze dywizje to mają słabe zaopatrzenie. Jak to wygląda z produkcją? Wygląda ono tak, że jest okropne. Mamy węgiel, ale mamy go za mało. Dobra. Co my dosłownie z tym węglem robiliśmy, że nam jest go za mało? Chociaż zbytnio go nie korzystamy. Tutaj mamy fabrykę, więc przydałoby się zrobić kolejne takie zagłębie węglowe. Okej. Teraz udało nam się okrążyć te dywizje. Idźcie tu, musimy zająć się tymi. Czekajcie, wypójcie tutaj. Kąt atakujcie. Tutaj to nawet nic nie zrobimy. A przynajmniej tych czołgów się pozbędziemy nieco. O nie, no i oczywiście, że odcięli nam. Wyjdziecie stąd, czy... Nie, nie wyjdą stąd nigdy.
Tak, uwielbiam, kiedy dzieje się coś, co nie powinno się dziać, przez co cały nasz content się blokuje. Jeszcze to ten dobry content. Oni mają własny podstawowy, który powoduje to, że dosłownie nic nie możemy innego zrobić. Jakby tam dywizji żadnej nie... O, Masilos akurat wyknęli ich stamtąd. Okej, dobra, dobra. Myszkę ja trochę zgubiłem. Dobra, dobra. Jest, udało się okrążyć. Czas, żeby się trochę zająć tymi dywizjami. Może coś to pomoże, jak to wygląda z tym. W miarę okej. Bardziej chodzi mi o to, żebyśmy okrążali te dywizje, niż żebyśmy ich po prostu tym zajmowali. Okej, tutaj może się nam udać zrobić takie wielkie okrążenie. No nie, dlatego że akurat dywizje przychodzą. Dobra. Ci do nas strzelają. No nie, no serio. Zawsze jakaś dywizja musi być. Okej, udało nam się wypchnąć tą dywizję. Teraz tylko jedna tych atakuje. Mamy coś tutaj takiego ciekawego. Mamy tutaj za 250 stabilność. To jest nawet fajne. A co to jest? Tutaj mamy... Melee equipment, nawet ok. Small... to Small Arms. To mi się podoba. Kolejne okrążenie nam ucieka. Zajmijcie się tym. Dobra, zajęliśmy się i teraz musimy znaleźć... Oczywiście, że wysłali kolejne czołgi. Okej. Dobra. Jak to wygląda z tym? Oni stracili 3000, my straciliśmy ledwo co. Część dywizji jeszcze oczywiście się utrzymują na tej granicy, więc jest taki plus. To była przerwa. No ma się los. Okej, widzę, że czołg przeszedł i dosłownie teraz mają lukę. Dobra, tych może się nam uda przepchnąć. Albo spróbujemy tak. Okej, wygląda na to, że się nam uda. A i kolejny czołg padł. Okej, więc teraz możemy się zająć tymi. A wy... Tutaj na rzece się trzymają. Wy możecie spróbować tych okrążyć. Zaatakowali. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy w stanie się tym zająć w miarę szybko. W miarę szybko to nie wiem jak długo, ale przynajmniej okrążamy ich dywizję. Gdybyśmy zrobili tutaj takie okrążenie tego frontu, to by było
Okej, okay, tylko że nasza dywizja właśnie stoi na terytorium wroga. Ten moc naprawdę coś, moc obliczeniową Hoya zrobił, dlatego że to zazwyczaj nie powinno się tak pokazywać. Okej, okay, jak to wygląda? Tutaj musimy pójść jeden do przodu. Okej, okay, tutaj tak stoją. No niby zawsze można zrobić coś takiego, że łup dookoła, tylko że wydaje mi się, że to się nam nie uda. No więc myślę, że powoli będziemy szli do przodu. Okej, okay, może nawet się nam uda okrążyć tych, tylko musimy ich zająć. Wygląda na to, że będziemy w stanie ich okrążyć. Tylko musimy jeszcze to okrążenie nieco poszerzyć. A wy możecie zacząć robić wężyki, żeby trochę tych dywizji uciekło. Okej. Dobra, zajmijcie się tymi dywizjami. O nie, 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 nie. Nie będziemy tutaj tolerować połączeń. Okej, uda nam się jeszcze ich przebić. Kolejny, nice. Jest tutaj ktoś bez rozkazu. Są ci. A ci to ciągle idą, dobra. Idźcie na Gniezno. Żeby takie najważniejsze punkty zwycięstwa przejąć im. Dobra, wygląda na to, że wojna jest na dobrej pozycji i będziemy mogli niedługo ją zakończyć. Dobra, tylko niech się tutaj zajmą tymi dywizjami. Tutaj. Okej. Dobra, wygląda na to, że tutaj chcą połączyć się. Wy próbujcie dalej. Wy tutaj zaatakujcie to. No się tutaj teraz chcą przemieścić.
Okej. Okej. Geniusz. Geniusz nad geniuszami. Nie sądziłem, że się to uda, ale się udało. Co tam, że połowę odcinka to nawet nie robiliśmy celów narodowych, tylko musiałem się zająć tym. Okej, dodajmy włócznie. Czy mamy tutaj jakieś coś takiego związanego? O, tutaj możemy zrobić. Mamy rycerstwo. Okej. I dalej już nic więcej nie zrobimy. Okej, zajmijcie się tym. Okej, tutaj się przebijają mi, ale nasze dywizje dosłownie od tyłu ich nadchodzą i przejmują punkty zwycięstwa jeszcze do tego. Dobra. Dosłownie możemy się wycofać i tutaj połączyć z tym. Dobra, zajmijcie się tym. Musimy przytrzymać ich trochę, zanim nasze dywizje nie zdobywają tych punktów zwycięstwa. Wydaje mi się, że tutaj musimy zdobywać. Bo czy to jest... Tak, to jest okupowane, okej. Okej. Dobra, to nie była najpotężniejsza wojna, ale przynajmniej... O, a mieliśmy tutaj jeszcze ideę, żeby ich zaatakować. Dobra, róbmy to. No, jesteśmy w miarę przygotowani. Tutaj chyba już więcej tego nie zrobimy, więc poróbmy to i trochę tego. No, przyda się nam trochę procy. No, Kalisja to naprawdę. Naprawdę trochę potężne państwo już. Chociaż nie jesteśmy największy, bo mam oczywiście związek jaszczurczy. Czy mamy coś tutaj, żeby tym. No mamy, ale musimy jeszcze poczekać, okej. Co tutaj jest? Fabryki, o. Jak tutaj z węglem? Mamy już węgiel, mamy węgiel. Dobra, więc na razie tutaj róbmy. Mamy w miarę dużo tych fabryk, więc możemy sobie infrastrukturę porobić. Jak to wygląda z tym? Na razie senat jest włączony i oczywiście kolejno mamy wojnę. Naprawdę. Gdy już mieliśmy koniec jednej i takie... O! Fajnie. Mamy kolejną. Czy jesteście jakoś... Jesteście marionetką ich? Okej. Tutaj to już zbytnio sobie nie poradzimy, tak bez tego. Dobra, jak to wygląda, trzy dywizje. Dobra, chciałem bardziej, żebyśmy o ten front. Dobra, ile tutaj jest? Oni mają... Dlaczego wszyscy mają tak znakomicie zrobione, jeżeli chodzi o to, żeby mieć dobrą ilość żołnierzy? Okej, ile tutaj jest? Trzy. Trzy, to w takim razie tutaj wyślijcie trochę kolejnych. No i musimy bronić. Znowu. Jej. Uwielbiam to. O, i to jeszcze jest taka wojna, gdzie nasz przeciwnik jest w miarę mocny. Chociaż pokazuje, że
Jego dywizje nie są aż takie mocne. Wchodzi w nasz teren, więc trzeba będzie trochę się wycofać. Pokazuje niby, że jesteśmy w stanie ich odbić, tylko że nie mamy totalnie manpowera. Musimy być w pokoju, żeby zrobić coś takiego. Dobra, nieco tutaj niech się porobi. Widziałem, że tam są chyba bonusy do walki wręcz. Więc gdybyśmy... Więc trzeba by było chyba zmienić sobie tamten... nie cierpię tego. Tutaj są do samej walki wręcz. W miarę dużo do walki wręcz jest. Dobra, jakoś to ogarniemy. Dobra, te dywizje. Tutaj. I... To co bym chciał... To żebyśmy znowu... Trochę im tak od tyłu zaatakowali. Dobra, ale to wszystko z tego odcinka. Będziemy się widzieć w kolejnych, no niestety. Pokonaliśmy jednego dużego wroga, po czym kolejny nas zaatakował posiadający w miarę dosyć dużą armię. Dobra. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No to, cześć!